Dzień dobry, witam moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak. Witam w kolejnym vlogu na moim kanale. Za mną, moi drodzy, dość intensywny tydzień. Natomiast nic tak naprawdę tego nie zapowiadało. To znaczy, miałem zamiar wybrać się w ten weekend do mamy. Myślałem, żeby pojechać w piątek, ale ostatecznie pojechałem w sobotę. Głównie też chciałem spytać męża mojej mamy, ponieważ coś tam zaczęło mi szwankować w samochodzie. Nie paliły się kontrolki, coś tam, żebyśmy tam przejrzeli dokładniej, co się stało. No, okazało się, że jednak dzień później, jak sprawdzałem już samochód, no to wszystko działało, ale i tak pojechałem, ponieważ no już jakiś czas się z mamą nie widziałem, no bo byłem na zwolnieniu, potem coś i jakoś ten czas się tak wydłużył, więc stwierdziłem w sobotę, że i tak pojadę. No jak pojechałem tam w sobotę, no to okazało się, że w planach mama z mężem mieli pojechać w niedzielę do dziadków, do Świnoujścia, ponieważ dziadek tam uskarżał się na jakieś problemy zdrowotne, nieduże, niepoważne, no ale żeby go tam po prostu jakoś mu humor w tym okresie polepszyć, żebyśmy tam po prostu pojechali. Więc ja długo nie myśląc stwierdziłem, że również się z nimi zabiorę, ponieważ odkąd jakby pracuję, nieco gorzej jakby zebrać mi się, żeby do dziadków pojechać. No bo wiadomo, kiedyś jak chodziłem do szkoły, to były ferie, nie ferie, jakaś majówka, coś tego. Teraz zostają w zasadzie weekendy, które też gdzieś tam nie zawsze mi pasują, bo albo jedę do mamy, albo mama przyjeżdża do mnie, albo coś tam innego robię, więc dość ciężko było mi się do tego zebrać, więc stwierdziłem, że po prostu się z nimi zabiorę. No i ostatecznie skończyło się tak, że faktycznie w sobotę pojechałem do nich, tam do Konarzewa samochodem, wróciłem wieczorem w sobotę, a rano wsiadłem w pociąg, pojechałem do Goleniowa. Pierwszy raz jako pasażer jechałem pociągiem od momentu zatrudnienia i w Goleniowie po prostu odebrali mnie. No i stamtąd pojechaliśmy do Świnoujścia, spędziliśmy tam cały dzień, no i wieczorem tutaj odstawili mnie do Szczecina i wrócili tam do siebie, do Konarzewa, więc tak to się tutaj odbyło. Bardzo się cieszę, że ten weekend odbył się właśnie w takiej bardzo rodzinnej atmosferze. Dawno się z dzieckami nie widziałem, bo ostatnio na święta Bożego Narodzenia, więc już trochę czasu minęło, ale tak jak mówiłem, odkąd pracuję, ciężko mi się jakoś zebrać, za bardzo nie mam wolnych terminów, że tak powiem, żeby gdzieś tam się wybrać, a wiadomo, trzeba z tej rodziny korzystać. Póki się ją ma, póki są jeszcze wszyscy w miarę zdrowi, no to jak najbardziej trzeba korzystać, tą radość im wiadomo dawać. Miło mi, że mogłem im poprawić humor, że spędziliśmy ten czas w gronie rodzinnym. No i przy okazji, że odwiedziłem mamę też, bardzo jestem z tego powodu zadowolony. I tak jak mówiłem, dość intensywny weekend, bo nic tak naprawdę nie zapowiadało tego, bo nie wiedziałem, że po prostu ten wyjazd do Świnoujścia oni planują, ale nie przeszkodziło mi to, miałem bilety na mecz Pogoni za Kołem, ale ten bilet oddałem, bo jednak stwierdziłem, że no wyjazd do dziadków jest troszkę ważniejszy niż rozrywka, więc i uważam, że więc do tego tak zrobiłem, no i uważam, że to była dobra decyzja. No i co? I to chyba tyle, tak jak mówiłem, bardzo się cieszę, że ten weekend tak wyglądał. I co, moi drodzy, w tym vlogu to by było chyba na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, a także za wszystkie łapki w górę oraz za wszystkie komentarze. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.